Będziemy wręczać nagrody prezydenta miasta Suwałki, pana Józefa Gajewskiego, po raz szósty, jak Kasia powiedziała, i sześciu kategoriach, z tego co pamiętam. Sześciu kategoriach i drodzy państwo, ja przypominam kategoria. Zygmunt już ma, ale ja muszę założyć. Szanowni państwo, kategorie działania gospodarcze, działania prospołeczne, działania oświatowe, działania sportowe, działanie kulturalne i wydarzenie specjalne. To wszystkie kategorie, które dziś poznamy wspaniałych laureatów. Rozpoczynamy od nominacji w kategorii działanie kulturalne. O ogłoszenie wyniku bardzo proszę prezydenta miasta, pana Józefa Gajewskiego. Tytułem laureata Nagrody Prezydenta Miasta Suwałk Włócznia Dźwigów za rok 2008 w kategorii działanie kulturalne uhonorowano pana profesora Andrzeja Stomyłka. Proszę państwa, jestem wzruszony i trochę się czuję nieswojo, bo w końcu byłem przewodniczącym kapitułu. W tym czasie właśnie nie mogłem nic zrobić i kapituła, a właściwie prezydent, który jest tym naczelnym tej nagrody, postanowił tę nagrodę dać. Ja uważam, przyjąłem ją, ale uważam, że ta galeria, o której była mowa, jest dzięki życzliwości pana prezydenta, dzięki życzliwości Rady Miasta, dzięki pomocy Wydziału Kultury, dzięki pomocy Muzeum Okręgowego, dzięki pracy personelu tej galerii, a także dzięki pracownikom budowlanym, którzy tam ten remont w końcu zrobili. Więc wszystkim ogromnie dziękuję. Szanowni państwo, i kolejne nominacje, i za moment kolejny laureat. Tym razem nominacje w kategorii działanie prospołeczne. Drodzy państwo, tytułem laureata Nagrody Prezydenta Miasta Suwałk Włócznia Dźwigów za 2008 rok w kategorii działanie prospołeczne uhonorowano księdza kanonika Lecha Hubę i pana Bogdana Cichockiego. Witam państwa, szczęść Boże, dobry wieczór. Proszę państwa, to co powiem może nieco państwa zbulwersować, może troszeczkę przynajmniej zdziwić. Nie dlatego, że ja to powiem jako człowiek, ale że powiem to jako ksiądz. A mianowicie powiem to. Mam problemy uwierzyć, jakim prawem Piłat znalazł się w kredo w wyznaniu wiary i w tym momencie pojawił się nowy problem, a mianowicie mam problem. Jakim prawem ja znalazłem się w tym towarzystwie? Ale to już nie mój problem w tej chwili. To jest problem tych, którzy podjęli taką decyzję. I za tę decyzję, panie prezydencie, tutaj wszyscy, którzy stanowicie kapitułę, składam serdeczne podziękowanie. Serdeczne Bóg sam. Bardzo serdecznie dziękuję kapitule, że nas zauważyła. Bardzo serdecznie chcę podziękować panu Józefowi Gajewskiemu, który zawsze swoją osobą zaszczyta te uroczystości, które robimy i nigdy nie przychodzi z gołą ręką. Pan prezydent wybaczy, że dzisiaj skorzystam z okazji, podziękuję za prezenty, jakie otrzymaliśmy na ostatniej imprezie. Przede wszystkim chcę podziękować również członkom akcji katolickiej, którzy pomagają nam te wszystkie akcje zrobić. Podziękować chcę swojej rodzinie, szczególnie mojej żonie, która powtarza zawsze, wasz czas dla innych, tylko nie dla nas. Dzisiaj postaram się, kochanie, ci to zrekompensować. I chcę podziękować wszystkim państwu. Dlatego, że są walentynki, tak? Tak, też między innymi, ale ja ukocham całe życie, pani Kasia. Chcę podziękować przede wszystkim państwu. No i pora na następną kategorię. Trzecia kategoria, nominacje za działanie gospodarcze. Dobry wieczór państwu. Chwila napięcia. Tytułem laureata Nagrody Prezydenta Miasta Suwałk Włócznia Dźwigów za rok 2008 w kategorii działanie gospodarcze uhonorowaną firmę Stolar, systemy ogólne, Godolecki, spółka Jana Przywalka. Dzień dobry państwu, witam wszystkich.
Chciałem w imieniu swoim i wszystkich swoich pracowników podziękować za tę nagrodę, bo to dzięki nim wspólnie zdobyliśmy tę nagrodę. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czwarta nominacja. Nominacja w kategorii działanie oświatowe. Tytułem laureata Nagrody Prezydenta Miasta Suwałk, ucznia Chingu za rok 2008 w kategorii działanie oświatowe uhonorowano panów Jerzego Szulińskiego i Edwarda Deta. Zaszczyt ogromny. Ja powiem tak, ta ucznia to nie jest tak naprawdę ucznia dla mnie, tylko dla tych wszystkich, którzy tworzą ten system. A ten system moim zdaniem to suwalski politycznik, od którego wszystko się rozpoczęło. Szanowni Państwo, system sportowy, który tworzymy w naszym mieście, oparty na tej chwili na szkole podstawowej nr 10 i gimnazjum nr 7, bardzo ładnie wpisał się w działania właśnie Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego. Dzięki ludziom przychylnym do sportu, dzięki rzeszy nauczycieli, którzy zechcieli pracować w tym systemie i wspierali go, mogliśmy go stworzyć. Chciałem serdecznie wszystkim podziękować za wsparcie. To jest wasza nagroda. Dziękuję bardzo. Nominacje w kategorii działanie sportowe. Tytułem laureata Nagrody Prezydenta Miasta Suwałk, włócznia dźwigów za rok 2008 w kategorii działanie sportowe uhonorowano panią Joannę Mendel. Dobry wieczór. Ja się bardzo wzruszyłam wypowiedzią trenera. Trochę przerobię trenera wypowiedź, bo tak naprawdę moich sukcesów nie byłoby, gdyby nie trener, to Edward Dez. To on, kiedy trzeba było, krzyczał na mnie, kiedy trzeba było, powiedział, że jest dobrze i zawsze wspierał mnie dobrym słowem, zawsze we mnie wierzył do końca, kiedy ja już mówiłam. Dziękuję też swoim rodzicom za dużą wyrozumiałość, bo ja jestem coś wyrednym dzieckiem. Dziękuję kapitule za wyróżnienie. Życzę wszystkim miłego wieczoru. Drodzy Państwo, tytułem laureata Nagrody Prezydenta Miasta Suwałki włócznia dźwigów za rok 2008 w kategorii wydarzenie specjalne uhonorowano miasto Notre Dame. Czuję się zaszczycona, że zostałam zaproszona na Państwa doroczny bal charytatywny. Nie mamy takiej tradycji i zawsze powtarzam, że możemy się wiele od Was nauczyć. Niektóre z Waszych symbolicznych działań prowadzonych w ciągu roku pokazują Waszym mieszkańcom, że historia i teraźniejszość są związane w ważny sposób. Macie również okazję, aby uczcić partnerów i współpracowników, którzy dokonali czegoś niezwykłego. Wyróżnienie honorowe prezydenta miasta Suwałk. To wyróżnienie przyznane zostało Państwu Elżbiecie i Marianowi Murawskim z Warszawy za osiągnięcie artystyczne i wspieranie działań miasta Suwałki. Dziękujemy bardzo za nagrodę. Dziękuję. Państwo, którzy się nie kapitule za przyznanie prezydentowi miasta Suwałki, kapitule tej wspaniałej, najbardziej sercu i cudownej nagrody. Zapraszamy do zdjęcia. A ja poproszę jeszcze raz wielkie brawa dla wszystkich laureatów, tak żeby wszystkich było widać. Proszę się uśmiechnąć, to jest piękny moment.